chciałam wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi, szczególnie w wymiarze duchowym. Chciałam sprawdzić, czy powiedzą mi coś, czego nikt inny nie będzie w stanie zobaczyć. Przez lata Marisol konsultowała się z mediami, ale chciała czegoś więcej niż tylko przebłysk przyszłości. Myślałam, że odnajdę prawdę. Szukałam uczucia, ale w tamtym czasie o tym nie wiedziałam. Tym uczuciem była miłość i poczucie bezpieczeństwa. Jej rodzice rozeszli się, gdy miała 7 lat, pozostawiając Marisol i jej rodzeństwo pomiędzy mamą, a stosującym przemoc i nadużywającym alkoholu ojcem. Wiedziałam, że oboje nas kochają, ale tego nie widzieliśmy. Nie czułam się kochana, po prostu nie czułam się taka. Tym, co odczuwała, był gniew. Wyładowywałam się na innych dziewczynach. Biłam inne dziewczyny ze szkoły, jeśli ze mną zadarły. Widziałam te wszystkie inne dzieci, które miały rodziny, a ja jej nie miałam. Choć chciałam tego. Szukała, aż znalazła rodzinę dzięki swej najlepszej przyjaciółce. Zapraszali mnie w różne miejsca, kupowali mi ciuchy, okazywali mi miłość, której nie otrzymywałam w domu. I uwierz lub nie, ale najbardziej szalone w tym wszystkim było to, że zajmowali się santerią, czarami. To nie było dla mnie czymś dziwnym, nie bałam się. Nie był to pierwszy kontakt Marisol z okultyzmem. Jej ojciec ponownie się ożenił, a jego żona z Ekwadoru określała siebie samą mianem czarownicy. Mówiła mi, że chodziła do szamana, który ją oczyszczał i jej wróżył. Marisol nie uczestniczyła w okultystycznych praktykach, jakie odbywały się wokół niej, ale one ją zaciekawiły. Pragnęłam jakiejś interakcji, spotkania. Chciałam ujrzeć coś nadprzyrodzonego. W wieku 18 lat zaczęła swe poszukiwania, zaczynając od kościołów katolickich i protestanckich. Ale ponieważ nie doświadczyłam tego uczucia, spotkania, szukałam dalej. Zaczęła chodzić do osób wróżących z dłoni i przez następnych 7 lat szukała prawdy i przyszłości pełnej miłości i nadziei. Oni robią wrażenie, przyciągają do siebie ludzi, bo potrafią ci pewne rzeczy powiedzieć. Mówią ci same dobre rzeczy, na początku same pozytywne. Mówią ci, od kogo trzymać się z dala, ale nie pamiętam, żebym na początku usłyszała coś naprawdę złego. W wieku 25 lat wyszła za mąż, a potem urodziła córkę. Teraz, gdy miała rodzinę, jakiej pragnęła, odsunęła się od okultyzmu. Potem, po 8 latach, mąż ją opuścił, zabierając biznes, który pomagała mu budować. Byłam rozgniewana. Strasznie mnie oszukał. Przyszła chciwość i go otumaniła, a ja zostałam w domu sama z córką. Ponownie szukała pomocy w wymiarze duchowym, tym razem odwiedzając kapłana wudu, który znał imię jej medium. Miałam gęsią skórkę, gdy mi to powiedział. Znalazłam to, czego szukałam, tę rzeczywistość, to uczucie i to nadprzyrodzone spotkanie w osobie tego człowieka. Spytałam go, skąd to wiedziałeś, a on odpowiedział, Los Muertos. Zapytałam, Los Muertos, umarli? Widziałam, że te duchy naciskają na niego, aby mówił mi inne rzeczy. Jakby mówiły mu, powiedz jej to, powiedz jej to. Gdy przychodziła po kolejne wróżby, jej okoliczności się poprawiły. Uwierzyła, że duchy zasługują na zaufanie. Dostałam bardzo dobrze płatną pracę, miałam chłopaka, przyniosły mi miłość i mnóstwo pieniędzy. Ale gdy chłopak z nią zerwał, Marisol ponownie zawrzała gniewem i wróciła do kapłana wudu. Powiedziała nawet, że przyłączy się do kultu, aż ujrzała ceremonię inicjacji. Dziewczyna upadła na ziemię, wokół niej stanęli kapłani, a gdy się podniosła, to wstała w taki sposób. Jej ciało samo podniosło się do pionu. Jej oczy były odwrócone białkami do przodu. Była całkowicie totalnie opanowana przez jakąś inną istotę, wywołaną z ziemi za pomocą rysunków poczynionych na podłodze. Uniosła się i zaczęła latać po całym tym pomieszczeniu. Byłam w szoku i dosłownie uciekłam, gdy to zobaczyłam. W tym momencie się bałam. Już nigdy nie wróciłam do wróżki. Zdesperowana bardziej niż kiedykolwiek, przyjęła sugestię swojego byłego chłopaka i poszła na nabożeństwo kościoła. Pastor mówił o tym, jak gniew może spowodować, że robimy rzeczy, które bardzo nam zaszkodzą, których potem bardzo będziemy żałować. Pomyślałam, ojej, Bóg wie, że jestem zagniewana i posyła mi wiadomość przez tego kaznodzieję. Spotkaniem, którego naprawdę szukałam, było spotkanie z Bogiem.
zapisała się na chrzest w oceanie. Gdy wynurzyła się z wody, w końcu doświadczyła prawdziwego duchowego doznania. Natychmiast w tamtym momencie przyjęłam Jezusa. Ponieważ potrzebowałam coś odczuć, Bóg dał mi to odczucie. To był Duch Święty. Wypełnił mnie Święty Duch Boży. Poczułam zdumiewający pokój, tę niesamowitą energię. W tamtym momencie gniew całkowicie ustąpił. W jego miejsce przyszła miłość, jakiej zawsze pragnęła. On mnie szukał i pragnął. Tego poczucia bezpieczeństwa, które on mi dał, nie znalazłam nigdzie indziej, nawet u moich rodziców, w rodzinie czy wśród rodzeństwa, ani u mężczyzny. Dał mi to Jezus. Dziś Marisol i jej córka mieszkają na Florydzie, gdzie Marisol prowadzi swój biznes. Wie, że poszukiwanie prawdy znajduje swe dopełnienie jedynie w Jezusie Chrystusie. Według mnie nie ma większej miłości. Na Boga zawsze możesz liczyć, jest tak wierny i niesamowity.